Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś zapraszam Cię na odcinek, gdzie wykonamy slime, dodając do niego mój ulubiony rozświetlacz. Rozświetlacz jest kosmetykiem do makijażu, jeżeli jesteś facetem, to po prostu Ci to tłumaczę. Słuchaj, jeżeli podobają Ci się moje odcinki, to koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że to ma sens, idę w dobrym kierunku. Słuchajcie moi kochani, więc co, zabieramy się do pracy. A, przepraszam! Już chciałam się z Wami żegnać, a przecież pozdrowienie jeszcze na tym odcinku, ale ze mnie gapa. Pozdrawiam serdecznie Kociaczek, super film, dzięki bardzo. Ola Dąbrowska, klasa 5B i jej najlepszą przyjaciółkę Wiktorię. Oraz Natalia Subkowska, jeżeli tak masz nazwisko, to masz super imię, bo subujcie ten kanał. Słuchajcie, dopiero teraz zabieramy się do pracy. Mam przygotowaną miseczkę, mam tutaj resztki klei z tych swoich ulubionych marek, więc je tutaj wbijam, o ile coś z tego wyjdzie, tak? Jeszcze dodam troszeczkę kleju, bo to za mało moim zdaniem. Dobra, mamy to. Dodajemy aktywatora ze sodą oczyszczoną, która jest w środku, i robimy slime szybko. Zaraz będziemy dodawać rozświetlacz i mieszam oczywiście. Widzicie, odkleiło się nam wszystko od ścianek. To dobry znak, to jest plus naczyń właśnie tych szklanych, że taki efekt od razu można zobaczyć, kiedy jest gotowy slime. Niestety w plastikowych tak to nie działa i zawsze zostaje coś na ściankach. Pięknie nam slime wyszedł, teraz go wyciągamy z miseczki. Jeszcze go wyrobimy troszeczkę w dłoniach, bo potrzebuję tego. Zostawiamy tutaj do odpoczynku, aby on się tak rozszedł po tej tacce. I dodajemy naszego rozświetlacza. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Czy można to wyciągnąć ze środeczka? Super. Daję go bardzo dużo, ponieważ chcę, aby naprawdę się świecił. Dobra, mamy to. Naprawdę będzie dzisiaj bardzo świecący odcinek. Huhuhu, wow! Dziś ma być glow. O, wow! Ale to wygląda. Zobacz, jak on się mieni. Jak nasze kości policzkowe. Jeszcze tutaj używamy slime. O, wow, co to jest za magia, zobaczcie. Z bliska Wam pokażę. Ale on się mieni. Widzicie to? To znaczy, że ten rozświetlacz naprawdę jest fenomenalny. No, jestem w szoku. Chyba dam go tutaj do pojemniczka serduszko. O, wow. Nie, musimy iść bardziej w kosmetyki. Serio, ja Wam gadam. Oczywiście ta wielka plama tutaj została, ale rozświetlacz tak zawsze działa. Chociaż, zobaczcie, mogę tak porobić. Oj, sorka.
moim slime'em i on to gdzieś tam wchłania z tej deski. Bardzo dobrze. Slime to bardzo przydatna rzecz i wszystko mamy znowu na moich dłoniach. Zobaczcie, jak się świecę. Wow, mega mi się to podoba, naprawdę. Oh my god! To mi się podoba! Zobaczcie! Jezus, dzisiaj będę się nim bawić cały dzień chyba. Przyznaję się bez bicia. O, wow. Piękny jesteś, a ten rozświetlacz jeszcze lepszy. To nie jest Makeup Revolution jakby coś, tylko I love makeup. Kupiłam go chyba za 6 zł. Super fab na promocji. Moi drodzy, ja tutaj ten slime sobie przyłożyłam do tego serduszka. Zobaczcie, jak on super wygląda. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z niego. Nie spodziewałam się. A tutaj tak wygląda. Zobaczymy, co się z nim stanie, jak troszeczkę poleży w mojej kolekcji. Bo ona znowu się powiększa, ta moja cała kolekcja. Już mi brakuje miejsca. Niedługo wam porobię fotki i wrzucę na YouTube'a i pokażę, jak to wygląda. Jestem bardzo szczęśliwa wyjątkowo po tym slajmie. Naprawdę, bardzo mi się podoba, muszę się przyznać. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku i korzystacie z tego przepisu i oznaczajcie mnie na przepisach, które wykonujecie. Będzie mi bardzo miło zobaczyć, co robicie i jak wam wychodzi. My widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani, pa!